Tak, Puchatek i Wysraczka. Znajdujemy się w Górach Bialskich. Żonie się wymyśliło, żeby dalej robić tysięczniki do ziemi kłodzkiej. Tak, idziemy na Puchatka i Wysraczka. Idziemy na Puchatka i Wysraczka. A później będą szczegóły. Przed nami około 10-11 km. Idziemy sobie na razie niebieskim szlakiem. Michał dzielnie pcha brata pod górę. Chyba chce zasłużyć na godzinę laptopa. Chodź, Michał, jeden szczyt, jedna godzina. Czyli dzisiaj dwa szczyty to dwie godzinki. Tak, teoretycznie. Michał, powiedz nam, tęskniłeś za górami? Powiedzieć szczerze, niezbyt. Dlaczego? Ale trzeba iść. Niestety, trzeba iść, ale co się z tego ma? Dużo. To drzewo jest bardzo ciekawe, bo zobaczcie, że ono prawdopodobnie stało w ten sposób. Umierało i rosły huby. Po obaleniu nowe zarodniki huby zaczęły wzrastać i huba rośnie w przeciwnym kierunku. Świetne to jest. Tu chyba zadowolony jest. Jest Wysraczka. Udało się. A tak naprawdę to Wysoczka. 1185. Jak tam Szymono? Metrów. Happy? Na poziom morza. Idziemy teraz na drugi szczyt. Puchatek. Puchat. Puchatek. Puchat. Michał już ledwo zipie. Mamy układ, jak da radę dzisiaj ładnie pomagać, pchać Szymona, no i także w dół, pilnować, żeby nie, przyczepka nie uciekła, to pojedziemy na basen. Ale coś chłopak zaczyna marudzić, że chyba zamieni basen na 2 godziny komputera. Nie, basen i 2 godziny komputera, tylko to. Szymon też. Zadowolony, że brat go pcha. Jakieś dźwięki czasem nam tutaj wydaje. Nikt nie powiedział, że będzie lekko. Niestety tutaj szlak nas trochę pokonał. Nie jest on odpowiedni na przyczepkę, więc takie sposoby by Szymona wnieść na górę. Jak widać, trochę się rąbaliśmy. Miał być piękny szlak. No jest piękny. Ale jest piękny, kamienisty. Słuchajcie, niestety jeszcze przed szczytem nas pokonało. Została nas noc, tak jak przypuszczaliśmy. Tego się nie boimy, bo jesteśmy przygotowani. Mamy jedzenie, mamy ciepłe napoje, mamy koce,
Tylko problem polega na tym, że trasa, którą obraliśmy, jest zbyt kamienista, żeby się przeprawić. Może w dzień by nam się udało, ale po nocy nie będziemy ryzykować i wróciliśmy. No i czasami trzeba się z tym pogodzić po prostu, że się nie uda i wrócić innym razem. Po prostu. Nakarmiliśmy już Szymona, wypiliśmy herbatę. No i tą samą drogą, co wcześniej, wracamy do auta. Z przygodami dzisiaj. Ciemno, więc pewnie niewiele widzicie. My też nic nie widzimy. Światło latarek trochę pomaga. Dotarliśmy w końcu do auta. Noc nas została. Tego się spodziewaliśmy akurat. Ale z nawigacją w telefonie daliśmy radę. Także zbieramy się do domu. To była słuszna decyzja, że nie poszliśmy na ten drugi szczyt. Tam nie było warunków do przyczepki. A nie mieliśmy ze sobą nosidła. Powiem tak, gdyby było wcześniej i gdybyśmy byli w pełni sił i byłoby troszkę cieplej, to byśmy spróbowali jak lektykę ten wózek przenieść. I to by dało radę zrobić. Ale warunki na to dzisiaj nie pozwoliły, trzeba było odpuścić i... No i tyle, no. Następnym razem. Jak chcecie oglądać nasze dalsze emocje, dajcie łapkę w górę albo zasubskrybujcie, bardzo trudne słowo.